1 sierpnia wspominamy świętego Eleazara, uczonego w piśmie. Postać Eleazara znamy z tekstów Starego Testamentu. Miał on już 90 lat, gdy Antioch IV Epifanes, chcąc siłą wprowadzić u Żydów obyczaje pogańskie, próbował zmusić go do publicznego spożycia wieprzowiny. Eleazar odmówił zdecydowanie, a kawałek mięsa wkładany mu siłą do ust ostentacyjnie wypluł. Wzięto go wówczas na mękę, a potem, gdy zdecydowanie odmówił także symulowania, torturowanego Eleazara zamęczono. Stało się to być może w obecności tyrana w Jerozolimie lub, co bardziej prawdopodobne, w Antiochii. Tak, Eleazar dał heroiczny przykład męstwa, wierności i bojaźni Bożej, którą głośno wyznał. Stał się autentycznym męczennikiem Starego Testamentu. Chrześcijaństwo, rychło wzbogacone własnymi męczennikami, nie mogło tej analogii nie dostrzec. Dlatego Eleazara uczczono homiliami ojców oraz wspomnieniami liturgicznymi. W synaksarium konstantynopolitańskim widnieje on pod dniem 1 sierpnia razem z 7 braćmi machabejskimi. Módlmy się. Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy. Okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.